Talent malarski to niewątpliwie jej dar, a powstałe obrazy to jej interpretacja świata. Mowa o artystce Grażynie Gruszce, która wczoraj w nowotarskim MOK-u miała okazję zaprezentować starannie wyselekcjonowany dorobek artystyczny kilkunastu lat. Wystawa pod tytułem Moje krajobrazy składała się z obrazów malowanych kredkami, akwarelami, szkice ołówkiem oraz haft własnego pomysłu. Zebrani goście byli zafascynowani pięknem dzieł, na których bez problemu rozpoznawali konkretne górskie szlaki. Ja kocham góry przede wszystkim, bardzo kocham góry. To znaczy to są krajobrazy z wielu lat, to znaczy ta wystawa jest z wielu, wielu lat mojej pracy twórczej. Także dlatego są różne krajobrazy, różne rzeczy są pokazane, ale głównie darzę sympatią góry i skały i lubię to najbardziej malować. Pani Grażyna jest absolwentką technikum tkactwa artystycznego w Zakopanem. Po ukończeniu szkoły połączyła pasję z pracą zarobkową, projektując i wykonując tkaniny artystyczne w Cepeli w Tarnowie i w Nowym Targu. Dziś uczęszcza na zajęcia Laboratorium Sztuki, regularnie prowadzone w nowotarskim MOK-u specjalnie dla dorosłych. Zawsze Grażynka była naszą najwierniejszą uczestniczką. Zawsze nieśmiała, zawsze skromna. Prace swoje przynosiła pół godziny przed rozpoczęciem zajęć. Pokazywała mi je tylko mi i prosiła o korektę. Zawsze korekty udzielałam, ponieważ ona o nią prosiła, natomiast w zasadzie nie miałam czego poprawiać. Ale tak, żeby się czuła usatysfakcjonowana, to tam próbowałam jedną czy drugą kreskę dostawić do jej rysunków. Ale jestem pełna admiracji dla jej talentu. To jest po prostu coś niezwykłego. Dotychczas przedstawiała swoje obrazy na wystawach zbiorowych. Wczorajszy występ był swoistym debiutem, gdyż wreszcie doczekała się wystawy indywidualnej. Wśród zebranych gości była jej rodzina i znajomi, którzy nie szczędzili jej ciepłych słów i gratulacji.